Witam was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym odwiedzam kolejną wspaniałą jednostkę OSP. Jest to OSP Szczytno, mieszcząca się przy jednostce ratowniczo-gaśniczej w Szczytnie, w powiecie szczecieńskim, województwie warmińsko-mazurskim. Zmierzam przywitać się z załogą. Myślę, że będzie to mega ciekawy odcinek z tego względu, że nieczęsto spotyka się jednostki ochotniczej straży pożarnej działające przy Państwowej Straży Pożarnej i to jeszcze działające z takim dużym zaangażowaniem i z dość dużą ilością wyjazdów, o którą za chwileczkę zapytamy. Najpierw idę się przywitać. Cześć Adrian. Hubert. Cześć. Maciek. Ile lat działasz w straży? 6. 6 lat. Pięknie. Tak. Ile lat w straży? 4, 5. 16. 16. Pięknie. Maciek, 7. 3 lata. Kasia, 14 lat w straży. Iwona, 2. Paweł, 30 lat straży. Pięknie, mamy tutaj druha zasłużonego już zaangażowanie w pożarnictwo. Ja bym chciał zapytać tutaj kolegę o liczbę wyjazdów na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy jest to 51 wyjazdów od początku roku. Warto też dodać, że jednostka dopiero od 4 maja w tamtym roku jest wyjazdowa, od kiedy pozyskaliśmy samochód, więc ta liczba stale rośnie. Najważniejsze, że odpowiadamy na te zgłoszenia i wyjeżdżamy. Świetnie. I to właśnie chciałbym poruszyć na samym początku tego filmu, bo wiem, że samochód został pozyskany od jednostki, którą już widzieliście na kanale. Może dociekliwi już się domyślają, co to za jednostka, ale ci, co nie wiedzą, to prosimy o przybliżenie. Jest to samochód pozyskany od jednostki zaprzyjaźnionej OSP Bartong w gminie Stawiguda w powiecie olsztyńskim. Trzymaliśmy go w związku z tym, że gmina Stawiguda wygrała samochód w bitwie na wozy i ten samochód, że tak powiem, nie mieli może jakiegoś tam jednostki, które chcieli go przekazać i że zaprzyjaźniliśmy się z nimi, to przekazali go nam, a my go dobrze wykorzystujemy. No właśnie, słychać to po tej liczbie wyjazdów, że faktycznie chłopaki i dziewczyny są mocno zaangażowani w życie jednostki. Samochód, który ma 3000 litrów wody, tak? Tak. Rok produkcji? To jest 91 rok produkcji. Od razu dodam, że mimo to, że to jest leciwy samochód, ale jest w pełni sprawny, po gruntownym remoncie, no i przede wszystkim jeszcze nas nie zawiódł i mam nadzieję, że nie zawiedzie. Będę zadawał więcej trudnych pytań, zapytam się, dlaczego Renata? Renata to przyszło razem z samochodem. Koledzy z OSP Bartong nazwali go tak pieszczotliwie Renatą i tak on już został tą Renatą. Drodzy widzowie, także mamy dwa słowa opowiedziane o samym pojeździe. Za chwileczkę będziecie mogli zobaczyć, jak pojazd prezentuje się w całości, ponieważ chłopaki wyjadą na sygnałach świetnodźwiękowych na zewnątrz, abyście mogli zobaczyć, jak to się prezentuje. Drodzy widzowie, zebraliśmy się tutaj ze strażakami, żeby wspomnieć 3-4 historie z akcji. Słyszycie ich działalność jednostki w ogóle. Taka aktywna, wyjazdowa jest od momentu pozyskania samochodu, czyli przez ostatnie 2 lata, ale już zdążyli być i na trudnych akcjach, i na takich prostszych akcjach. I o tych akcjach porozmawiamy. Niedawno takie głośne zdarzenie w okolicy było. Co się wydarzyło? Byliśmy na akcji nad rzeką Sawicą, dostaliśmy dyspozycję o haśle samochód w wodzie, tak? No więc szybko załadowaliśmy się do wozu, jedziemy i w połowie drogi otrzymujemy informację, że są 3 osoby nieprzytomne, czekają nas reanimację, zajechaliśmy na miejsce, no niestety widok był traumatyczny. 3 młode osoby, nie wiadomo jak długo były pod wodą, zostały wyciągnięte przez przypadkowych świadków. Reanimacje trwały bardzo długo, niestety były reanimacje nieskuteczne. Nie wiedzieliśmy, ile osób było w aucie. W aucie znajdował się też fotelik. Szukaliśmy dziecka. W trakcie działań usłyszeliśmy nawoływanie pomocy. Okazało się, że to był jeszcze jeden pasażer, który znajdował się w pojeździe, ale na własnych siłach jakoś się z tego pojazdu uwolnił. Z nieznanych przyczyn się oddalił, uznaliśmy go w szuwarach, oddaliśmy go pod opiekę oczywiście ratowników medycznych. No akcja bardzo trudna, bardzo długa, wyczerpująca psychicznie. Dla niektórych nas to też było pierwsze doświadczenie jakby z taką bliskością śmierci, z bezradnością, tak? Widzimy młode osoby w naszym wieku, leżące, nie dające żadnych oznak życia, no a walczyliśmy do końca. Myślę, że taka akcja na bardzo długo pozostanie w naszej pamięci. Bardzo dziękuję za podzielenie się tą traumatyczną akcją. Jak widzicie, strażacy ochotnicy bardzo często spotykają się z takimi zdarzeniami. Strażacy ochotnicy, strażacy zawodowi oczywiście też. I to pokazuje ich poświęcenie i oddanie. No i też to obciążenie, które no niestety też spoczywa na ich barkach przy tego typu zdarzeniach. Ale wiem, że były też inne działania prowadzone przez waszą jednostkę. Co się przypomina? No działania są, że tak powiem, różnorakie, tak? Bo są to i wypadki komunikacyjne, i pożary. Do tego też zdarzenia związane z wichurami, zatopieniami, podtopieniami, tak? Także tego jest naprawdę duże spektrum. Aczkolwiek, skąd, że tak powiem, zaczęliśmy jeździć, no nie mamy z tym problemu, każdy z nas, i chciałbym też tutaj podziękować i powiedzieć też swoim kolegom, bo musicie też wiedzieć o tym, że to są ludzie nieprzypadkowi, bo oni pochodzą z innych jednostek, po prostu przeprowadzili się do Szczytna i zasilili tą swoją siłą i wiedzą tą jednostkę, tak? Także tutaj mówimy o działaniach na terenie miasta i powiatu szczecińskiego, ale tak naprawdę Eryk pochodzi gdzieś z okolic Krakowa, tak. Kasia z
Policji Dwobna, Asia z Olszyn, tu kolega z Pasymia, tak też, że jest to zbieranina strażaków, którzy rzeczywiście już działali kiedyś, a wsparli tą jednostkę swoją wiedzą i doświadczeniem. Tak? Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa właśnie historia związana z tymi waszymi członkami, że już doświadczenie zdobywali pierwsze szlify gdzieś indziej, a to teraz myślę, że też jest fajny moment, żeby zapytać was, gdyby nas oglądający jacyś widzowie stwierdzili, że chcę być strażakiem, albo byłem strażakiem, o, jest jednostka w Szczytnie, o której może nie wiedziałem, albo nie wiedziałem, jak wygląda, teraz mi się spodobało, chcę zostać tym strażakiem ochotnikiem, to czy są mile widziani, jak mogą się skontaktować, jeżeli chcą? Jak najbardziej, zapraszamy serdecznie strażaków, którzy mają przeszkolenie lub bez przeszkolenia, ale z zacięciem strażackim, wiadomo, że z tym się człowiek rodzi. Także serdecznie zapraszamy, już za chwilę ruszają kursy podstawowe i kolejne kursy, które szkolą w innych etapach, tak? Tak jak powiedziałem, my tutaj, każdy z nas zaczynał w innej jednostce, tak? W związku z tym, że zmieniliśmy miejsce zamieszkania, no to stworzyliśmy tą jednostkę i ta jednostka działa, tak? I działa coraz prężniej. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy posiadają uprawnienia lub takie uprawnienia chcą zdobyć do nas, do OSP Szczytno, na pewno miejsce się znajdzie. No, świetne informacje. Ja ze swojej strony tylko dodam, że tutaj dla młodszej części widzów, że jestem strażakiem zawodowym, co część z was pewnie wie, i wywodzę się z Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak jak wy, myślę, też zaczynaliście od OSP po PSP, to jest bardzo dobra droga. I tu młodsi widzowie, którzy marzą o kiedyś o służbie jako strażak zawodowy, uważam, że powinniście spróbować swoich sił w Ochotniczej Straży Pożarnej, od starszych, doświadczonych kolegów i koleżanek dowiedzieć się, na czym to rzemiosło polega. Po pierwsze sprawdzicie, czy to jest dla was, a po drugie nabierzecie tego cennego doświadczenia, które później przydaje się w służbie strażaka zawodowego. Dobrze, zmierzamy jeszcze do innych historii. To była właśnie ta sawica, na której byliśmy 11 godzin, pracowaliśmy razem z prokuratorem. Najgorszą taką traumą, jak wróciłam do domu, to było rozmyślanie o tym wypadku całym. No i najgorsze było przenoszenie, że tak powiem, tych osób. Nie powiem, bo były bardzo ciężkie, no ale musieliśmy dać radę. Rozumiem. 11 godzin dało swoje. A z takich długotrwałych akcji jeszcze coś ci przypomina? Możesz powiedzieć o balotach, tak? Patryk, nie byłeś. A, Asia była też, nie? Na balotach? Na Wólce Szczecińskiej. No, też bardzo, bardzo... Bardzo długa akcja i bardzo dużo pracy tam było. Baloty siana do przewalania, przewożenie na pola, dogaszanie. Później właśnie OSP Szczytno było na dogaszaniu następnego dnia w dzień. Zresztą w nocy też wrócili. No bardzo długa praca, około 9-10 godzin, ale były skutki, widać, wszystko było. No i przede wszystkim było bardzo dużo tych balotów, to schodziło po takim skosie i one schodziły tak w dół. Chłopacy wywozili to wszystko, a tego i tak to się nie kończyło tak naprawdę. Bardzo męczące działania, prawda? Męczące działania, akcja praktycznie 24 godziny, tak. Na szczęście uratowany inwentarz, tak, czyli bydło, które tam się znajdowało, nic złego się nie stało i nikomu też nic się nie stało. Także to najważniejsze, nie? W dniu dzisiejszym na terenie miasta Szczytna odbywa się bardzo ciekawa impreza. Jest to zatytułowane... Dni i nocy Szczytna. Dni i nocy Szczytna, czyli takie dni Szczytna, impreza muzyczna, festiwal, jakiś taki, coś takiego. Tak, dokładnie. Dzisiaj też będziecie pełnić jakąś rolę. Jakbyście mogli opowiedzieć, czym się tam będziecie dzisiaj zajmować? Przede wszystkim zabezpieczenie pod kątem pożarowym, tak? Stoi z sceny. Tego zabezpieczenie medyczne, pomoc ratownikom medycznym przy jakichś działaniach, jeżeli takie sytuacje wystąpią. Tak naprawdę cały czas trzeba być czujnym dookoła, ręce, nogi, głowy i wszystko musi wirować i musimy na wszystko mieć oko, żeby było bezpiecznie, bo taką też rolę mamy. Wczoraj staliśmy tam całą noc, przedwczoraj również, dzisiaj jedziemy trzeci dzień i będziemy tą imprezę ciągnąć. Także drodzy mieszkańcy Szczytna i okolic, jak widzicie, nad waszym bezpieczeństwem czuwają strażacy ochotnicy z OSP Szczytno. Także no, jestem pewien, że możecie czuć się bezpieczni. Ale to też jest ciekawa historia dla tych naszych młodszych widzów, którzy zastanawiają się, na czym polega też ta służba strażaka ochotnika. Oczywiście są to wyjazdy do akcji, ale bardzo często jest masę innych czynności, które też są potrzebne i które właśnie wymagają dużego poświęcenia i zaangażowania, jak na przykład zabezpieczenie imprez, czy też konserwacja sprzętu, pozyskiwanie tego sprzętu, środków, konserwacja. Także naprawdę życie strażaka ochotnika jest pełne wyzwań i pełne różnych czynności, które trzeba wykonać. Tak jak jeszcze tutaj wspominaliśmy, ruszają wkrótce kursy podstawowe, tak? Tak jest. Lada dzień rusza kurs podstawowy. Będzie to około 40 osób na tą chwilę, realizowany przez komendę powiatową, tak? W dwóch etapach, z tego co wiem. Drugi etap będzie w okolice stycznia, lutego. No i mamy nadzieję, że 5 osób dzisiaj tutaj właśnie. Moja żona Iwona też ma zamiar startować w kursie, więc wszystko idzie ku dobremu. Mój syn, który też jest w MDP, bo też warto powiedzieć, że prowadzimy tutaj drużynę MDP. Mamy takich szkrabów od, można powiedzieć, od 6 lat do 15. Jak mamy tylko chwilę, to się z nimi spotykamy, także no, kształtujemy tą jednostkę już, można powiedzieć, od małego
do małego. Świetnie. Czyli będziemy mieli przyszły narybek pożarniczy wychowany. Także to też jest fajna informacja dla rodziców, opiekunów dzieci, którzy są tutaj z okolic jednostki ochotniczej straży pożarnej. Myślę, że taka młodzieżowa drużyna pożarnicza to jest też ciekawy czas dla waszych pociech. Mogą spędzić w gronie, które przekaże im wartości, wiedzę, nauczą się nowych umiejętności. No naprawdę uważam, że młodzieżowa drużyna pożarnicza to jest super sposób na spędzanie czasu, a wręcz może sposób na spędzanie swojego życia i później być może kolejna droga to bycie strażakiem ochotnikiem wyjeżdżającym do akcji, strażakiem zawodowym. Także bardzo fajnie. Czy moglibyśmy otworzyć samochód i zajrzeć do niego, co w nim się znajduje? Drodzy widzowie, jesteśmy w samochodzie Renault. Samochód bardzo ciekawy. Specyfika jest jego taka, że w dowodzie rejestracyjnym 8 osób, więc 8 druhów może wyjechać do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych tym pojazdem. Jest to bardzo, bardzo ciekawe, ale też przydatne, bo wiadomo, większa ilość druhów na miejscu zdarzenia, tym sprawniej przeprowadzane działania. Rozejrzyjcie się po samochodzie. Mamy tutaj, mimo 91 roku, mamy aparaty powietrzne zamocowane w kabinie. To nie lada ciekawostką. Poza tym pozostałe wyposażenie jest takie jak w standardowym pojeździe ratowniczo-gaśniczym. Mamy oczywiście radio, telefon do prowadzenia korespondencji. Mamy sterownik światłami i sygnałami dźwiękowymi, ostrzegawczymi, które sprawiają, że pojazd staje się uprzywilejowany przy włączonych światłach mijania. Myślę, że warto zwrócić uwagę na tą skrytkę, a w tej skrytce znajduje się miernik wielogazowy MSA Altair, dobrze Wam znany, 4XR model. Mamy również termometr, są latarki, takie przenośne od marki Mactronic. Bardzo fajna sprawa, pomocny w nocy przy kierowaniu ruchem bardzo łatwo się przełącza pomiędzy trybami, a pozwala to lepiej dostrzec przez kierowców takie światło. I oczywiście lizak do kierowania ruchem to jest coś, co musi być na wyposażeniu takiego pojazdu. Mamy teczkę z dokumentami, mamy również Miśka, który oczywiście tutaj pilnuje samochodu, a jak trzeba być może zostać obdarowany nim jakieś dziecko, które zostanie w jakiś sposób poszkodowane podczas zdarzenia. Za nami znajduje się deska ortopedyczna. Na skrzynie to są maski i misie jeszcze. Także maski do aparatów, tak? Mhm. W następnej skrzyni jest cały zestaw covidowy, czyli jeżeli wjeżdżamy do covida, mamy gogle, mamy ubrania jednorazowe, do tego maseczki filtrujące, także jeszcze to wszystko w naszych samochodach jest, oby nam się tylko to już nie przydało. Co jeszcze? W następnej skrytce mamy, proszę bardzo, szelki do pracy na wysokościach, tak, dwie sztuki i mamy jeszcze linkę asekuracyjną. Strażacko, 30 metrów. Drodzy widzowie, ja bym chciał Wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Mamy tutaj coś takiego jak sygnalizator bez ruchu. Urządzenie, które dba o bezpieczeństwo strażaka prowadzącego działania. Mamy klucz, który pozwala uruchomić to urządzenie. Powinien zostać odebrany przez oficera bezpieczeństwa, tudzież przez dowódcę. Najlepiej mamy pewność wtedy, że takie urządzenie jest włączone i ono jest w trybie czuwania. Jeżeli nie będzie ono się ruszało przez daną określoną ilość sekund, czyli domniemamy, że strażak się nie rusza, coś mu się stało, włącza się alarm pierwszego stopnia. Jeżeli strażak się poruszy, słysząc ten alarm, to znaczy, że wszystko jest w porządku i nie załączy się alarm drugiego stopnia. Jeżeli przez kilka sekund nie będzie dalej żadnego ruchu, załączy się alarm drugiego stopnia, alarm bardzo głośny, który poinformuje kolegów strażaków, mamy pierwszy stopień, o tym, że coś się stało. Mamy drugi stopień alarmu. I jeszcze nam się przełączy na trzeci stopień. I to znaczy, że coś niedobrego się dzieje. I teraz, żeby wyłączyć taki alarm, to musimy użyć klucza. Po włożeniu klucza, przyciśnięciu tych dwóch przycisków jednocześnie przez bardzo długi czas, wyłączamy taki sygnalizator bez ruchu. Wtedy mamy pewność, że ta osoba została już uratowana, wyciągnięta, czy też jeżeli to jest fałszywy alarm, to zostaliśmy o tym poinformowani i wsadzamy klucz, wyłączamy taki sygnalizator bez ruchu. Podstawa bezpieczeństwa podczas prowadzonych działań gaśniczych. Drodzy widzowie, jesteśmy przy sprzęcie, który znajduje się na samochodzie Renault. Mamy tutaj Renault G230, model tego pojazdu, torba PSPR1, stożki ostrzegawcze, wentylator oddymiający, jest przecinarka, jest przedłużacz, sprzęt burzący, widły. Oczywiście tu mamy taką ciekawą rzecz, zobaczcie pompę do wody czystej z ciekawym wyjściem. Myślę, że to już jest dorobione przez strażaków, wyjściem na odcinek węża 52. Fajny patent, polecamy. Ta pompa ma też taki pływak, który załącza nam, wyłącza
włącza pompę w momencie podniesienia się stanu wody. Co więcej, 52, które tu się znajdują na pojeździe, 75 i 25, które są przydatne przy pożarach lasów, które w powiecie szczytnieńskim są niestety dosyć często, występują, nawiedzają te tereny. Bo przypominamy, że 50% terenu to jest teren zalesiony. Przedział tylny to przedział autopompy wraz z linią szybkiego natarcia, linią wysokiego ciśnienia. I tu również ciekawy sprzęt, którego na kanale nie było już bardzo dawno. Zaraz pokażemy Wam, co to jest. Nazywany jest rozdzielaczem mieszkaniowym, czyli z linii 75 mamy rozdziałkę na 252. Śmiało też możemy tutaj założyć redukcję, jeżeli zachodzi taka potrzeba, i podpiąć tu linię 52, co nam daje duże pole manewru i ułatwia działania w wszelkich pożarach wewnętrznych, w mieszkaniach czy też przemysłowych. Co więcej, jak macie taki rozdzielacz mieszkaniowy, bardziej prosto Wam jest zarządzać środkiem gaśniczym, jaką jest woda, ponieważ na klatce schodowej możecie zamknąć linię, wymienić odcinek, dołożyć odcinek, podłączyć drugą linię gaśniczą. W momencie, kiedy ten rozdzielacz stoi na zewnątrz, na przykład bloku, budynku wielorodzinnego, to odległość jest znaczna i to zarządzanie tą wodą jest dużo, dużo trudniejsze. Pompa pływająca to jest coś, bez czego samochód pożarniczy nie mógłby funkcjonować. Bardzo często zasila ten pojazd po prostu wodę w przygodnym terenie, na przykład w jakimś stawie, rzece, jeziorze. Co więcej, może służyć do wypompowania wody z zalanego obszaru. Odcinek węża 7,5, u góry znajdują się liny ratownicze, skrzynki narzędziowe, gaśnica, zapasowe buty wraz z ubraniem specjalnym dla strażaka, który przewozi swoje ubranie lub dotrze na miejsce zdarzenia. Mamy pilarkę ratowniczą marki Stihl i odcinki węża 110. To są odcinki węża, których na kanale nie było dawno, a może nawet bardzo dawno, więc ja zaraz postaram się je dla Was wyciągnąć i rozwinąć kawałek. Na samochodzie znajdują się też mniejsze skrytki, oczywiście mamy tutaj opryskiwacz, zestaw kominiarski, paliwo. Mamy również zbieracze, prądownice wodne typu turbo. Przechodzimy na lewą stronę, prosimy o otwarcie. Klin pod koła, również zbieracz 7,5-110 i akumulator pojazdu, jako taka ciekawostka dla naszych widzów, co może się znajdować też w takiej skrytce. Drodzy widzowie, zobaczcie, mamy tutaj taką ciekawą rzecz. Mamy dwa odcinki wężowe o różnych średnicach 110 i 25. Różnica jest niewielka, prawda? Zobaczcie. Także 110 chłopaki używają do podpięcia tej pompy pływającej, która znajduje się na dachu. Robi wrażenie, a jeszcze większe wrażenie robi na tym, kto ją zwija, po prostu tą 110 w rękach. Nie polecam. Drodzy widzowie, znajduje się nas na dachu samochodu Renault. Teraz rzut na garaż i wesołą załogę, która się na nim znajduje. A tutaj mamy oczywiście takiego mamuta Honda GX V390, pompę pływającą, która wydaje swoją wodę przez nasadę 110 i za chwileczkę zobaczycie, jak taki odcinek 110 wygląda. No naprawdę robi duże wrażenie. Tak samo jak duże wrażenie robi wydajność tej pompy. No, oczywiście specyfikacje możecie sprawdzić w internecie. Szanowni, zobaczcie, tutaj mamy bardzo ciekawą skrytkę i w ciekawy sposób zaprojektowaną. Być może to jest pomysł na rewolucję w skrzyniach w Polsce. Zobaczcie, jaki łatwy dostęp jest po otwarciu częściowym skrzyni do tego najpotrzebniejszego sprzętu, czyli mamy tutaj tumnice, miotły, łopaty i tego typu sprzęta. Wchodzimy na garaż pojazdu, zobaczcie, tutaj patent super jest, takie odbojniki dla kół. W momencie, kiedy sobie je wkręcimy, to zawsze cofając, wiemy, że nie uderzymy w ścianę z tyłu, bo one nam przystawią. Super patent, polecamy dla wszystkich jednostek, które mają po prostu krótsze te garaże. Postępuje wymiana ubrań specjalnych na kolor piaskowy, jak widzicie, buty, ubrania już są nowe, hełmy w drodze. I przechodzimy dalej. Mamy tu również taki magazynek ze sprzętem, radiotelefony, dyspergenty, nowe odcinki węża. Zobaczcie, jakie piękne. Być może wkrótce trafią na samochód. Słuchajcie, mamy dla Was jeszcze dwie ciekawe historie z akcji. Wiem, że przeszła tutaj duża nawałnica przez Wasz teren. Co się działo? Tak, przeszła nawałnica. Były takie dwa dni, gdzie po prostu wiatr totalnie nie ustawał. Do tego padały silne deszcze. Byliśmy zadysponowani do... No pierwsza akcja, tak, jedziemy do drzewa. I po prostu byliśmy odsyłani od drzewa do drzewa. W ciągu jednego dnia to te drzewa to już były w ilościach 20-30. Nie wiedzieliśmy, o której godzinie wrócimy do domu. Padał deszcz, byliśmy stali zmoknięci, przemoczeni, wymordowani, już nawet pilarki nam siadały, bo po prostu nie dawaliśmy rady tego wszystkiego piłować. No i w pewnym momencie zostaliśmy jeszcze zadysponowani do komina, który przewrócił się na dachu budynku mieszkalnego. Też to była wspólna akcja z JTRG, trwała dosyć długo, bo okazało się, że stary budynek, komin był duży, trzeba było to wszystko uprzątnąć, zabezpieczyć, tak, dopiero mogliśmy mieszkańców wpuścić do tego budynku. Jeszcze taką
akcją, która jakby pokazuje, no, że jesteśmy tu potrzebni, że jesteśmy na miejscu. Była taka sytuacja, kiedy zostaliśmy zadysponowani do potrącenia małej rowerzystki. Okazało się, że wszyscy strażacy zawodowi byli daleko od Szczytna na jakichś ćwiczeniach służbowych. No i dzięki temu, no, pokazało, że jesteśmy, że po prostu dyspozycja, jedziemy do akcji, nie trzeba ściągać jakichś tutaj jednostek z gminy podległych, tak? No na szczęście akcja nie była jakaś tam poważna, dziewczynka jadąc na rowerze nie zachowała ostrożności, wjechała prosto pod samochód, skończyło się tylko na kilku siniakach, potłuczeniach, no ale to też jakby dla nas było na tyle właśnie fajne, że szybko się zebraliśmy, wyjechaliśmy i udowodniliśmy też może i władzom, że jesteśmy tutaj potrzebni, bo na początku były takie słuchy, że po co OSP, skoro jest PSP. No ja tak powiem tylko z tego doświadczenia służbowego, że Ochotnicza Straż Pożarna przy Komendzie Państwowej Straży Pożarnej przy Jednostce Ratowniczej Gaśniczej to jest nieoceniona pomoc właśnie w takich sytuacjach, kiedy nawet wyjedziemy do działań, już nawet nie ćwiczenia, tylko do działań ratowniczo-gaśniczych poza teren, to dobrze jak to OSP jest, czy zawezwane, czy nie zawezwane w zabezpieczenie rejonu, tak ono mamy pewność, że wyjedzie i w momencie, kiedy wpadnie drugie, trzecie, czasem czwarte zdarzenie w tym samym momencie, niekiedy bardzo poważne, ta jednostka OSP wyjeżdża i działa, a wspomnijmy, że jest to miasto Szczytno, miasto, które ile mieszkańców może mieć? 30 tysięcy? Około 30 tysięcy. Tak. Także pomyślcie sobie, że bardzo często w dzisiejszych czasach pogotowie ma problem z obsłużeniem zdarzeń, ponieważ jest aż ich nadmiar na ich możliwości. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej mogą wyjechać do innych poważnych działań w teren i co wtedy nam zostaje w takim mieście, jeżeli chodzi o udzielenie pomocy, nawet tej pierwszej pomocy medycznej, czyli sytuacji krążeniowo-oddechowej, no pozostają nam strażacy ochotnicy, tak jak tutaj pokazuje Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnie, że są oni bardzo potrzebni, także fajnie, że działacie, bardzo się cieszę, że to zaangażowanie tak procentuje. Też się cieszymy, że jesteśmy, że działamy, jesteśmy naprawdę bardzo fajną ekipą, zgraną, tak jak już tutaj kolega wspomniał, no zbieraniną z innych jednostek, tak? Ale to jest też fajne, bo jakieś swoje doświadczenia przenosimy na tutejszy teren działania i naprawdę jest fajnie i oby tak dalej. Świetnie. Drodzy widzowie, mamy tutaj pamiątkową naszywkę w podziękowaniu za odwiedziny. Bardzo mi miło było do Was przyjechać. Taka pamiątka dla Was. Bardzo dziękuję też za otrzymaną naszywkę. Trafi na pamiątkową tablicę ze wszystkich odwiedzonych jednostek, w których byliśmy. Chociaż chyba z 5 nie mamy, bo gdzieś tam się zapomniało to wziąć. Jeżeli nas oglądacie, te jednostki, to pamiętajcie, że możecie nam podesłać taką naszywkę po kontakcie przez adres mailowy. Także jeszcze raz dzięki. Dzięki serdeczne. My dziękujemy bardzo za wizytę. Nie spodziewaliśmy się, że tak szybko nas coś tak szybko i tak ładnie odwiedzi i nas ładnie nagra, że tak powiem. Teraz Was zaprosimy, jak będziemy już mieli nowy wóz, bo mamy taką nadzieję, że taki dzień nastąpi. Mocno Wam w tym kibicuję. Jak widzicie, jednostka bardzo zorganizowana, zaangażowana, więc należy się ten wóz, jak przysłowiowemu psu Buda, a myślę, że też mieszkańcy Szczytna docenią strażaków ochotników, którzy czuwają nad ich bezpieczeństwem, szczególnie wtedy, kiedy strażacy zawodowi ruszają w teren. Drodzy widzowie, to już wszystko w dzisiejszym materiale filmowym. Dziękuję, że ze mną byliście. Pamiętajcie o wsparciu na Patronite, Instagramie i Facebooku. Linki znajdziecie w opisie. Cześć!